No więc kochani, 3 czerwca, ten etapik króciutki, zrobiliśmy tak 10 mil, troszkę może minimalnie więcej, ale dychę tak. No, płynęliśmy z Fingerholm do Oskarhamn, przypłynęliśmy. No, Oskarhamn, takie miasteczko troszkę większe. Bez problemu można coś kupić. Bardzo dobra informacja, jeśli chodzi o marinę, bo z mariny się wychodzi, od razu jest drogowskaz, gdzie do kopu, do tej sieciówki takiej spożywczej. W marinie też wychodzi się z pomostu, wchodzi się prawie prosto na no to biuro mariny, ale tam są prysznice, toalety. No i maszyna do płacenia, normalnie karta, robi wydruk, ten naklejkę na relingi. Wszystko tutaj bezproblematyczne, także no tu plus za to. Miasto też miłe, czyste, co tam, no zwiedzania, bo ja wiem, no może jakby ktoś szukał, to coś więcej znajdzie, bo tam jakąś basztę gdzieś w oddali później widzieliśmy, ale tak przyszliśmy, staróweczkę. A tak to kolorowo, czysto, fajnie, bardzo dużo zieleni, takich parków, skwerów, jakichś tam do ćwiczeń, do gry, różne rzeczy takie, no bardzo miło, miło, no. Pogodę mieliśmy super, jeśli chodzi o pogodę, trasa łatwa, bo tak częściowo po odkrytej wodzie, później tam znowu troszkę między szkiery, między wyspy, no. Ogólnie wypoczynkowy dzień, jutro też za daleko nie idziemy, też planujemy taki krótki etap, no teraz generalnie takie krótkie skoki, żeby jeszcze wykorzystać te szkiery, zobaczyć jakieś porty, w których nie byliśmy, no to chcemy to poodwiedzać, no i na tyle, no co, trzymajcie się, na razie.